Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry King's Bounty Ścieżki Przeznaczenia. Kolejny dodatek, kolejna kampania. Misiu. Lecimy z łowcą magów. Kto tutaj wyszedł? Misiek CKCK. Witam ciebie bardzo serdecznie. Weźmiemy sobie łatwy, bo po co mam się denerwować? Maga, no i lecimy. Magia, potężne narzędzie, które w nieodpowiednich rękach staje się niebezpieczną, niszczycielską siłą. Dlatego właśnie poświęciłam życie, aby ścigać i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości osoby, które nadużywały swojego daru. Czarnoksiężników parających się czarną magią i rosnących w siłę, wykorzystywując niewinnych. Nazywam się Jaeda i jestem łowcą magów. Opowiem wam historię jednego ze swych pierwszych polowań, wydarzenia, które utwierdziło mnie w postanowieniu kontynuowania mej misji, a także przekonało o potrzebie istnienia ludzi nie wahających się stanąć naprzeciw mocą zła. Miałem 25 lat, kiedy zostałem wezwana do pewnej wioski na południu. Tamtejszy mag w tajemnym rytuale mającym zwiększyć jego moc zabił 6 osób. Był to szok dla mieszkańców, którzy natychmiast załapali rządzą zemsty. Podjęłam się zadania i ścigałam winowajcę przez pół kontynentu, aż po trzech latających dopadłam go wreszcie u podnóża gór na północnej wyspie. No dobrze, mamy tutaj babeczkę o nazwie, o imieniu Ewa, sorry. Przedstawmy się tej babce. Maleństwa są cudowne. Okej, lecimy. Pieniądze! Pieniądze! Co za wieśniak. Wydając pieniądz. Inkwizytor przez ukreskowane. Taka wiecie, soczysta gwara. Taka wiecie... Małpolanina, nie? To jest coś pięknego. No tutaj muszę kupić tych piratów, nie? 2000 kasy mamy, mało. No dobra, weźmy smoka. Tutaj mamy do wyboru smoki. Weźmy może... zielonego smoka. On tutaj nam daje inteligencję. No bo jesteśmy magami, nie? Tutaj trzeba dać zwiad, żebym wiedział, z kim walczę. Tutaj co mogę dać? Tutaj mogę dać lingwistykę, tak żeby wiecie, od razu mieć magię ładu. No jeśli będziemy mieli runy umysłu, nie? No i chyba tyle. Dobra, lecimy z pierwszym przeciwnikiem, z niedźwiedziami, z wilkiem oraz cieniem wojownikiem. Let's go. Aha, na początek save musi być. Lecisz. No zobaczymy, czy będzie łatwo, czy będzie trudno. Dobra, mamy tutaj zaklęcie. Płonąca strzała, zajebiście. Możemy to zabić najpierw. Bo wilk tutaj daje strach.
Nie chciałbym, żebym mi tutaj przejął kontrolę nad tymi stworzeniami, więc muszę tak jakoś zrobić, nie? On niestety nie może się poruszyć, dlatego że jest gniazdo szerszeni, co jest dla mnie chujowe. Tutaj muszę jakoś pójść tą ważką, zaczekać. Czy nie będą strzelać? Ten będzie strzelał, nie? Tak, ten będzie strzelał. I tutaj znowu muszę pójść. Okej. Rozdzielmy to jakoś. Zajebiście, brawo. Czy mogę go jakoś zabić? Nie. Szkoda. Dobra, broń się. Też się broń. Teraz można użyć płonącej strzały. Nie wiem na kogo. Może na tego gościa. Dobra, ty się może broń albo zadaj temu cierniowi parę obrażeń. Zaczekaj. Niech niedźwiedź się poruszy. Dobra, on nie strzela, co jest dla mnie zajebiste. Zadaj tutaj obrażenia. No właśnie. No tutaj słabo niestety. Okej, tak może być. To był świetny ruch. Broń się, broń się. Tak. No, troszeczkę tutaj słabo. Ale nic się nie dzieje. Zaczekaj. Weź teraz skarb. Rozproszenie, okej, może być. No i zabij tego niedźwiedzia. Dzisiaj zero strat. Tak się robi, tak się gra. A tak. Ształy, fajnie. No dobra. Kogo tutaj mamy? Trochę słabszych przeciwników. Puklesz, fajnie. Pierwsza rzecz zdobyta. Tak się nie da, dobra. Śmigol. Aha. Mam mu kupić rybę, tak? Okej. Spoko. Dobra, kupiliśmy mu rybę. No i teraz mu zanosimy tą rybę. Skrót śmigola. Idź skrótem za śmigolem, okej. Trochę słabsi przeciwnicy. No zobaczymy, ile ich tutaj będzie, tych skrytobójców. O, dwóch może być. Zabiję jednego? No, blisko. Tutaj też zadam obrażenia. No i zaczekamy. Zaczekamy z tym. Zaczekaj. Zaczekaj. Tutaj muszę się ruszyć. Broń się. Broń się. Broń się. Okej, teraz mogę się poruszyć. Idź do przodu.
Ty weź miażdżący cios. No i zabij tych skrytobójców. No to było bardzo łatwe, nie? Jak się ma czary, się gra, nie? Dobra. Rozwalony przeciwnik. Dużo złota. Obrona plus 1. Dowodzenie. Ważki, wielki morskie, no i piraci. No słabo na razie. Nie, uciekaj, spierdalaj. Idź po ważki. Dobra. Trzeba mieć runy umysłu. A one są tutaj. Słabi przeciwnicy, równa siła. No właśnie. To było najgorsze, nie? Zapiszemy grę. Lecisz. Zajeb wilkołaka. Płonąca strzała musi być. Zaczekaj. 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 Okej. Idź do przodu. Pytaj się, idź do przodu. Ty broń się. Idź tutaj. A ty idź tutaj. Okej, bardzo fajnie. Możemy go zabić. Takim sposobem może. Okej. Płonąca strzała. No tutaj troszeczkę zablokował ten koleś, no. Szkoda. No, tak go nie zabije. Ładnie, brawo. Zabije? Please zabij. Nice. Pięknie. Zero strat. Poziom drugi. Mamy runy. Zajebiście. Magia zniekształcenia czy magia ładu? Może najpierw magia ładu. I tutaj jest run? Nie wiadomo. Jedna runa. Mało. Kolejny poziom. Świetnie. Kolejne runy. No i teraz możemy tutaj tworzyć czary ze zwojów. No i mamy kulę ognia. Co jest zajebiste. Kula ognia zawsze coś. Dobra, kupuj te ważki, kupuj wilki morskie, no i piratów kup. Co teraz? Może pójść tym razem w zwiat. Zwiększ inteligencję. Trochę silniejsi przeciwnicy, niedobrze. No trzeba tutaj coś kupić. Tylko muszę się przez to przedostać, nie? Trochę słabo. Zapisz. Okej. Możemy go teraz zaatakować. Mierzący cios na początek. Spróbujmy zabić jednego gościa. Jednego stwora. Teraz tak. Płonąca strzała. Tak, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Zaczekaj. Zaczekaj. Też zaczekaj. Też zaczekaj. Kurwa mać. Serio? Come on. Dobra. Idźcie do przodu. Bo ten mi tutaj przeszkodził. To mocno. Będzie poziom? Będzie zabicie? Nie. Szkoda. Zabij go. Ładnie. Zero strat. No, zero strat. 9.
Ważek straciłem. Kształy, runy mocy, świetnie. Nice, o to chodzi. Cztery runy umysłu potrzebne. Korona cieniowa. Co mi daje? Wolniejsza utrata szału między walkami. O, to jest świetne. 100% do ataku dla wszystkich sprzymierzonych cierni. O, słabe. Ale szału nie tracę. Dobra. Kup tyle ważek. Lecimy dalej. Równa siła. A tu? Trochę silniejsi. Kurde, pasowałoby tutaj wziąć jakieś wojsko, nie? Tylko, że ten gość blokuje. No dobra. Skoro tak. Tak, nie? Zabijesz? Nie. Ale mogę pieprząć kulą ognia. No właśnie. Zaczekaj. No, jedną wróżkę zabił. 8 wróżek. Dobra. Zabijamy 3 max. 1. Szkoda. Skoro on tak robi, to ja tak. Zabijesz? Spróbuj. O, pudło, nieźle. Ładnie. Jednego zabiłeś. Ajajaj, wróżki. Niedobrze. A weź skarb. Zabij 3. Szkoda, że on nie może zaatakować. Rób tak. GG. Nowa zdolność. Nowa zdolność. Dowodzenie musi być. Fergon. No dobra, mamy tutaj enty. Enty są zajebiste. Weźmy je. A, brak miejsca. Teraz mogę. Chudy, nie mogę. Dowodzenie mam mało. Mało kasy ogólnie. Słabo. Dobra, weź tego. Weź też tego. Kup kamienną skórę, no i przyspieszenie. Strzy do obrony. Ja sobie wezmę. Strach, okej. Bang, bang.
blisko poziomu. Jeden punkt doświadczenia mi brakuje. Boże święty, serio? Coś nie wziąłem, nie? Złoto. O, właśnie. Czternaście mogę wziąć. Trochę silniejsi przeciwnicy, trochę słabsi, okej. Jak ten koleś sobie pójdzie, no to wtedy zaatakujemy tego gościa. O właśnie. O to mi chodziło. No i teraz tak. Możemy zrobić coś takiego. Bang. Zabij dwóch. Będzie fajnie. Zaczekaj, zaczekaj. Oni też czekają, okej. Zabij jednego. Przywołanie niedźwiedzia. Wrogie bestie. Dobra, przyzwij niedźwiedzia. Pójdź tutaj. Zabijemy? Nie. Ale jestem blisko zabicia. Dobra, teraz mogę znowu dać kulę ognia. Pytanie gdzieś tutaj. Dwie osoby już nie żyją. Bardzo ładnie. A może dać jeszcze tak, żeby wzmocnić tego smoczka. Zero strat. No i poziom czwarty. Świetnie. Fajnie, bardzo dobrze. Co by tutaj zrobić? Może to weźmiemy. No tutaj trzeba teraz pójść w stronę chwały. Weźmy dowodzenie. Ilu ich tutaj jest? Jeden skrytobójca, trzech łuczników, 12 bandytów, no i 4 maruderów. Okej, okay, spoko. Zapisz grę. Sprawdź, ile minut tutaj nagrywam. Nagrywam, streamuję. Godzina 12. Lecisz. A, słabo. Nadal słabo. Zajeb łuczników, pięknie. Zaczekaj. Zaczekaj. Nie wzmacniaj. Zabij skrytobójcę. Będzie fajnie. I teraz mogę pójść do przodu, nie? No, tak nie zrobię. Cofnij go. O, właśnie. No i teraz mogę znowu wziąć kulę ognia. Już ich nie ma. Zero strat znowu. Zwiększ obrażenia. M
Mamy tutaj gościa o imieniu Santiago. Kilka worków po mące, jedną sieć od rybaka. Okej, okay. Spoko. Weź to. Aha, trzeba tutaj jeszcze kupić siwaszki, nie? No. Leć dalej. Magiczne kryształy, nieźle. O, fajnie. Misja wykonana. No i teraz mogę od niego kupić łuczników. Łucznicy są fajni. A, weź to. Oj, mogę znowu wziąć też enta, nie? Tak czy nie? Tak, mogę. Okej, okay, fajnie. Tylko muszę tutaj... te sądzonki, tylko że nie mam kasy. Niedobrze. Dobra. Na co mi chłopi? Dobra. No i idziemy dalej. Tak, jakoś ustawiłem te wojsko. Moją armię. Równa siła, tak? No to lecisz. Kolejny już się tutaj pojawia. No dobra. No to zaczynamy od... łucznika. Zabijemy łucznika. A, słabo. Zaczekaj. Pięknie. Ha, krytyk. Ha, ha. Ładnie. Pięknie, brawo. Zadaj mu obrażenia. Temu śmieszkowi. Daj niedźwiedzia. No i teraz tak. Co by tutaj zrobić? Będziemy się bronić. Zabijemy jednego. Weź płonącą strzałę. Zaczekaj. RAV-1999. Witaj na kanale. Witam ciebie, RAV. Witam ciebie bardzo serdecznie. Zgaduję, że masz tutaj 17 lat. Mam rację? Lub 18, nie wiem. Tak, wiesz, sądzę po twoim niku. No dobra, pójdziemy sobie tutaj. Broń się. A pójść niedźwiedziem do przodu.
No niestety. Niedźwiedź zdechł. Broń się. Kopnij go gdzieś tutaj. No i teraz mogę dać kulę ognia. Dzieci ze strat. No właśnie. Jaki tutaj jest poziom? Słabi, dobra, lecimy na jego. Zabijemy jednego skrytobójcę na początek. Kula ognia, bęk. Dobra. Okej, zabity koleś. Kolejny zabity. Gigi? Gigi. Zero strat po raz kolejny. Poziom piąty. Zajebiście. Magiczne kryształy. Złoto. Jaki tutaj jest poziom? Halo, halo. Jaki tutaj jest poziom? Trochę słabsi. No dobra, zapisz grę. No tutaj powoli niestety musimy kończyć, bo czas nieubłaganie mija. Jeśli masz jakieś tam pytanie, Raf, możesz je po prostu je zadać. A ja niestety muszę skończyć grę. Tak więc dzięki za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku z gry King's Bounty Ścieżki Przeznaczenia. Łowczyni Magów. Już za tydzień.